Za chwilę o tytule, a proszę powiedzieć, dlaczego pan napisał tę książkę o ofiarach księży pedofilii. Pan z żoną. Przy okazji pracy zawodowej, zarówno ja, jak i moja małżonka, która jest psycholożką, trafiliśmy na pokrzywdzonych i zobaczyliśmy pewne schematy, które się pojawiają. To znaczy, z jednej strony taka kwestia zupełnie podmiotowa, dotycząca sytuacji pokrzywdzonego, który w pewnym momencie, funkcjonując w wspólnocie kościoła, rodzi pewną więź z księdzem, tak? I pewne trudności, które mają pokrzywdzeni w dochodzeniu sprawiedliwości, bo przeważnie to emocjonalne jest... czy formalne? Emocjonalne, formalne. Jest dużo czynników. Jeden z czynników to jest taki, że trzeba stanąć w szranki po prostu z instytucją, do której przynależę, tak? Czyli stanąć przeciwko sobie niejako. I oni mają odwagę, żeby to zrobić? Mają, z tym, że średnia wieku ofiar, które mogą o tym mówić, znaczy mają wystarczające zasoby i to są badania, to nie są moje wymysły, ale też doświadczenie, bo rozmawiałem z ponad setką ofiar, to jest mniej więcej 35-40 lat. A to są ludzie, którzy byli molestowani... Zgwałceni, molestowani. Kiedy mieli ile lat? Średnio oczywiście. Myślę, że od 12 lat, to tak czyli, przeciętnie. Czyli, to jest już klasyczna pedofilia. Czyli najczęściej musi minąć 20 lat, tak, żeby oni w ogóle byli w stanie... Nawet otworzyć nie... się, wrócić do tego małego chłopca, tej małej dziewczynki, która to przeżyła. Nie? Dlaczego tak dużo? Bo to wymaga, trzeba być dorosłym. Znaczy na początku to jest kwestia taka, że w ogóle relacja pedofila z ofiarą w przestrzeni kościoła, bo to jest bardzo specyficzna relacja, jest budowana na pograniczu przestrzeni też wiary. Ona jest budowana w konfesjonale, tam się zaczynają wypytywania o masturbację, o różne kwestie związane z odkrywaniem swojej seksualności. A to od razu się wtrącę, bo jednak mówimy o epoce, jeśli na przykład to są ostatnie czasy, kiedy z jednej strony słychać narzekania, że dzieci mając dostęp do komputera wiedzą bardzo często, może nawet za dużo, zbyt wcześnie. Chodzi mi tylko o to, że być może dzisiaj bardziej niż 10, 15, 20 lat temu, 30 lat temu, to dziecko chyba szybciej, ten młody człowiek, dziecko ma szansę wychwycić, że coś tu nie gra. Hello. Ja myślę, że tak, no oczywiście to jest jakiś taki awers, ale z drugiej strony mamy do czynienia z osobami, które ulegają pedofilom, tak? Które czegoś nie mają i dostają coś w zamian. Sprawcy typują ofiary. I mówię, spowiedź jest dobrym miejscem, żeby wytypować taką ofiarę, która ma pewne deficyty związane z brakiem rodzica, na przykład. To nie czy, czy to jest deficyt typu... Nie tylko materialny. Właśnie, czy to jest materialny, brak uwagi. Uwagi, czy może że nie ma tego ojca, który przyjdzie i się wstawi. Matki czasem też, no ale przede wszystkim ojca, tak? I bardzo często, bo ten schemat się powtarza, w 90% to są chłopcy, tak? No właśnie, to jest moje pytanie. Znaczy, ale jest też pewne nieporozumienie, bo tutaj przed chwilą na materiale widzieliśmy panią Kaję Gądek, tak? Zdaje się, która pani, mówi... Pani Kaję Gądek. No jest ten argument, to jest tak naprawdę pedofilia, to znaczy, homoseksualizm, to oczywiście jest... To jest straszna, prymitywna narracja, bo chciałbym powiedzieć, że takiemu pokrzywdzonemu nie poprawia to samopoczucie, czy gwałci go homoseksualista, czy heteroseksualista, tak? Nie, to jest tylko, jak rozumiem, istotne w tym sensie, że tworzy się taką narrację, że jeśli Kościół poradzi sobie z problemem homoseksualizmu księży, to nie będzie też pedofilii wśród księży. To jest oczywiście, to jest po prostu bzdura. Ja się dziwię po prostu, że jakoś tak bardzo oficjalnie, chociaż zrobił to ojciec Żak, trzeba przyznać, Kościół się nie odetnie od tego typu narracji. Ona jest bardzo po prostu prymitywna, tak? Ona nic nie... A jak jest prawdziwa? Prawdziwa jest taka, że mamy stanowisko Polskiego Związku Seksuologicznego, które sygnował profesor Lech Starowicz, który powiedział, że nie ma związku między pedofilią a preferencją seksualną, tak? Ja bardziej ufam jednak fachowcowi, osobie, która ma wiedzę merytoryczną, niż tego typu demagogii, bo to jest sianie pewnego po prostu spustoszenia wśród ludzi, którzy, no nie wiem, co mają się usprawiedliwić, że jesteśmy po prostu jacyś lepsi. A wróćmy teraz do punktu, w którym już byliśmy, czyli pan mówi o tym zderzeniu, kiedy ten człowiek, no już jeszcze młody, ale już niezupełnie młody, 30-paroletni średnio, zderza się z instytucją, pan sam mówi, własną instytucją, instytucją sobie bliską. I co się wtedy dzieje, jak to wygląda? Jest wiele czynników, które są... Czy on się z nią zderza w sądzie, czy zderza się zanim trafi sprawa do sądu? Znaczy, jeżeli się nie zderzy z nią, jeżeli zderza się z nią na poziomie kurii, no to mamy taki zinstytucjonalizowany charakter, znaczy pewien modus operandi, który jest na całym świecie, jeśli chodzi o Kościół, no to jest wyciszanie tych spraw po prostu, tak? Zawieranie jakichś cichych ugód, przenoszenie po prostu sprawcom. No Kościół na ołtarzu
swojego wizerunku kładzie te dzieci po prostu. To jest jakaś moja teza, ona jest bardzo mocna. Swojego oczywiście. Wizerunku czy swojego portfela? Swojego portfela, swojego autorytetu. Zresztą Kościół Polski jest dość specyficzny tutaj, bo Kościół Polski no, postawił na pewną grupę wiernych, której nie da się nawet wytłumaczyć, że ksiądz może robić komuś krzywdę. Zresztą tak? W ostatnich dniach pojawiły się materiały różne o tym, jak to parafianie. Mówię, to w ogóle w grę nie wchodzi. Ksiądz to znaczy, jest czysty, ksiądz tego nie zrobił. Czy mieliśmy pogrzeb arcybiskupa Wesołowskiego, gdzie ludzie nad jego grobem mówili, że to jakieś dzieci sobie tam powymyślały. Wiem o procesach sądowych. Bo dzieci, wiadomo, lgną, to słyszeliśmy, bo dzieci lgną. Znaczy, no to jest strasznie taka prymitywna wypowiedź. To ona się wpisuje w pewną narrację Kościoła dotyczącą w ogóle pokrzywdzonego dziecka. No, my to po prostu znamy. To jest taki archetyp Ewy, która jest wyłącznie winna temu, że Adam zjadł jabłko. A proszę powiedzieć, ponieważ ja przy okazji programu w telewizji miałem okazję z kilkoma, powiedzmy, osobami, mężczyznami, dorosłymi już wtedy mężczyznami, spotkać się, którzy byli ofiarami pedofilii. Bez nazwisk, ale miałem wrażenie, że w komplecie ci ludzie są złamani. Ale pytam, to jest pytanie do pana, bo tak powiem, to znaczy, pan miał szansę zetknąć się z mamy do czynienia z taką sytuacją, że media pozycjonują, znaczy nie wszystkie, bo ja absolutnie nie chcę tutaj jednego worka wrzucać, ale przede wszystkim tak sensacyjnie. Pokazuje się przedmiotowo, co ksiądz zrobił, jak najlepiej, tak? Natomiast jest to tylko tak naprawdę jak gdyby pewien początek drogi krzyżowej tego człowieka, który trwa 20-30 lat. To są porozwalane związki jakieś tych ludzi. Brak jakiejś takiej orientacji co do swojej tożsamości seksualnej, tak? Bo czasami jest pierwszym kontaktem, trudno go nazwać intymnym, brutalny gwałt, tak? Na tle na przykład homoseksualnym, tak? Na młodym człowieku. To jest kwestia nieumiejętności radzenia sobie w pewnych sytuacjach, pewna uległość, pewne poczucie takiego, że ja nie jestem w stanie założyć rodziny, skoro sam się nie potrafiłem obronić. To jest oczywiście nieracjonalne, tak? A jeszcze proszę powiedzieć, bo jest ludzie chyba, się z tym zmagają. Chyba ważnym elementem... Nałogi przy tym też, tak? Ważny element w tworzeniu tej sytuacji, gdzie stała się rzecz straszna, ale jeszcze nie mogę sobie, nie jestem w stanie sobie z nią poradzić, tak. jest ten mur niekoniecznie między mną a Kościołem, czy mur między mną a księdzem w ramach Kościoła, ale także mur między mną a otoczeniem i rodzicami. Dokładnie. Prawda? Znaczy, dotyka pan bardzo ważnej kwestii, bo to jest w ogóle jakaś taka istota. W społeczeństwach obywatelskich, tak, to jest tak, i też mówię o księżach, że w diecezjach amerykańskich potrafi przyjechać biskup i stanąć po stronie pokrzywdzonemu. Nazwać zło po imieniu. Powiedzieć, to ty zostałeś skrzywdzony, tak? A co się u nas dzieje? Mieliśmy sprawę z Tylawy, gdzie arcybiskup Michalik stanął po stronie sprawcy, tak? Generalnie tutaj... A prokurator Piotrowicz był de facto... Tak, to jest... De facto obrońcą księdza. Za tą kulturę klerykalną, która wyniosła księży na piedestał, tak? Ja nie obwiniam tylko księży. Oni po prostu korzystają z tego, co ludzie im dają. Nasza religijność jest obrzędowa, taka... bardzo mało intelektualna, tak? W zasadzie ludzie nie przyjmują Ewangelii, tylko to, co powie ksiądz. Ludzie, gdyby zrobić jakiś sondaż, tak, i spytać się o pewne główne prawdy wiary wynikające z Ewangelii, nie mieliby pojęcia, ale by już mieli pojęcie, kto odpowiada za katastrofę smoleńską i tak możemy sobie tutaj po prostu wymieniać. I Kościół na tą grupę po prostu postawił, nie chce jej stracić po prostu. Twardy elektorat, jak no, twardy nie? elektorat. Kościół ma pieniądze, Kościół nie ma żadnego powodu, żeby się z tym zmierzyć. A jestem przekonany, bo chciałbym powiedzieć jedną bardzo Myśli pan, że... Bo nie ma powodów, tu się zgadzamy, ale myśli pan... To jest krótkie nogi, oczywiście to ma. Myśli pan, że będzie miał ten powód, w sensie czy on jest tak inny niż Kościół katolicki w Irlandii czy w Ameryce? Znaczy nie, jest inny problem. Że jest bezpieczny. Moim zdaniem testem dla Franciszka w tej chwili, zwłaszcza po liście nuncjusza Vigano, tak? Być może to jest jakaś rozgrywka w Watykanie, mówi się,
jest po prostu otworzenie wszystkich archiwów. Bo inaczej? No inaczej Kościół straci po prostu zupełnie autorytet. Podczas gdy my w ogóle nie dotykamy problemu, nie ustaliliśmy profilu sprawcy, modus operandi, mówię o naszym podwórku polskim, amerykańscy biskupi, ostatnio Daniel Linardo, prosi o to papieża, żeby zbadali ten problem jeszcze raz po prostu świecki, bo my do siebie po prostu nie mamy zaufania. A co tak? W Polsce się powinno zdarzyć? Przede wszystkim pytanie, bo jeszcze jedno pytanie. Znaczy, jaka jest skala? Bo różne liczby padają Panie Tomaszu, jeżeli w Stanach Zjednoczonych to jest 5%, w Niemczech 4,5%, w Australii to jest 7%. Ja uważam, że te czynniki, które podnoszą ryzyko pedofilii w przestrzeni Kościoła, są u nas większe. Nadmierna klerykalizacja, nadmierne przywiązanie ludzi do autorytetu księdza. Ale nie ma jak w Irlandii przytułków, internatów prowadzonych przez... No dobrze, to są to jakieś czynniki sprzyjające. To jak pan ocenia? Ja myślę, że czym mamy się różnić od takich Niemiec czy Ameryce? To 4-5% w naszym przypadku byłoby... Myślę, że minimalnie, natomiast według... Tylko zwróćmy uwagę, że my mówimy o ustaleniach pewnych kościelnych, które o tym mówią. Natomiast dziennikarze Boston Globe, czytałem świeży wywiad z jednym z bohaterów tego filmu. Spotlight, tak. On powiedział, że tam, gdzie badali sprawę świeccy, to nie było 5%, to było 10%. Tak? Zwróćmy uwagę, że my się ekscytujemy Pensylwanią, tam jest 300 przypadków, 1000 pokrzywdzonych. Skala ciemnej liczby pedofilii, znaczy gwałtów w ogóle, to jest 95%. W przypadku dzieci jeszcze przestrzeni kościoła jest większa. Ja myślę, że ofiar są po prostu tysiące. Jeszcze jeden bardzo element odnośnie pana pytania. 15% katolików amerykańskich to są zdaje się Polacy. Tak? Więc my mówimy o naszych dzieciach, my mówimy o naszych w cudzysłowie księża i mamy tutaj pewne przełożenia. Tak? Kościół po prostu zostanie w pewnym momencie postawiony przed pręgierzem opinii publicznej przez media. Że Kościół powszechny czeka czy w Polsce? Niestety desakralizacja osoby Jana Pawła II. Ja wiem, że to jest bardzo ciężki temat, natomiast my nie możemy udawać, że nic się nie dzieje. Mamy skandaliczne zaniechania tego pontyfikatu, największe, jeśli chodzi o założyciela Legionistów Chrystusa, jeśli chodzi o kardynała Gera, jeśli chodzi o... Ja nie wierzę w to po prostu, żeby papież nie wierzał. Arcybiskup Dziwisz, tak? Nie odpowiada w tej chwili na żadne pytania prasy amerykańskiej. One są stawiane po prostu bardzo jasno. O łapówki, które były wręczane. Ja wiem, mówię o tym, co pisze prasa. No przecież wszyscy o tym wiemy. Legioniści Chrystusa za spotkanie się z papieżem wręczali pieniądze głównym współpracownikom papieża. Wymienia się nazwisko Dziwisza. Mówi się, że była to zaawalowana łapówka, no tak się mówi, ja tego sobie nie wymyśliłem niestety, żeby sprawę Delgado blokować, tak, w Watykanie. Było lobby przy papieżu, nie wiemy na ile papież o tym wiedział, a nie wiedział, prawda nam się należy. Marcel Massier, to Delgado. Jak jest to osoba, która jest legioniści Chrystusa. Mówi się, że jest to po prostu, to jest, niektórzy nazywają go demonem w Watykanie, niektórzy go nazywają go zbrodniarzem, ma na Czyli koncie kilkadziesięciu. Wstrząs jest dopiero przed nami, pana zdaniem. Tak, my musimy po prostu o tym otwarcie mówić, bo jeżeli o tym nie będziemy mówić, to tak naprawdę nie ruszymy dalej. Ja wiem, że będzie bardzo bolesne dla Polaków poruszenie tego problemu, ale my nie możemy z tym czekać, bo pamiętajmy zawsze, że czas jest ważny, bo są dzieci w tej chwili, tak? Co jakiś czas coś się po prostu dzieje. Księża nie ponoszą żadnej odpowiedzialności po prostu za to, co robią. W tych wszystkich przypadkach, które ja tu opisałem, wszyscy dalej są czynnymi księżmi. Nie wiadomo, gdzie są, tak? Nie wiadomo, czy ich sprawy w ogóle się w Watykanie toczą. Kościół nie udziela żadnych informacji. Państwo, uważam, że powinno w tę sferę kroczyć, tak jak wszystkie kraje, które tutaj pan wymienił, Australię, Stany Zjednoczone i tak dalej, z tego powodu, że to się staje powoli problemem po prostu społecznym. No tak, to nie jest problem Kościoła. Tylko u nas mamy, przepraszam, polityczny między Kościołem a państwem, nie bardzo widzę, żeby państwo w to wkraczało. Ale powiedzmy sobie szczerze, mamy też pewną opinię publiczną. W okresie przed wyborami. Myślę jednak, że ludzie mogą wybaczyć Kościołowi to, że Kościół jest grzeszny, że popełnia pewne błędy. Jeżeli staje w świetle prawdy, o której tyle mówi, tak, tyle od nas wymaga, broni życia nienarodzonych, trzeba chronić narodzonych przede wszystkim, to ludzie nie wybaczą Kościołowi, jeżeli wyjdą na jaw po prostu tuszowanie pewnych skandali. Ostatnie pytanie. Skąd tytuł, żeby nie było zgorszenia?
No, niestety Kościół ukuł sobie takie powiedzenie zgorszenia, ono często się pojawia w Ewangelii, tylko Kościół je zupełnie wypaczył. Tak? Zgorszeniem jest coś, co podważa wizerunek Kościoła. I cała polityka watykańska, cały modus operandi, te wszystkie mechanizmy, które są stosowane w Kościele, mają służyć przede wszystkim autorytetowi instytucji. On jest najważniejszy. Dzieci są zupełnie nieważne. Tak? Dlatego postaraliśmy się z żoną obnażyć to, ale przede wszystkim pokazać krzywdę ofiar. To są gwałty na śmietnikach, to są wywożenie i więzienie nieletnich kobiet, to jest upijanie od małego nastolatków. Robili to bardzo nobliwi kapłani, tak? Bardzo wysoko postawieni w Kościele. Myślę, że powiedział Pan, i tym chcę skończyć, rzecz kluczową, że akurat mówimy o pedofilii w Kościele, ale niezależnie od tego, czy w Kościele, czy gdziekolwiek indziej, oczywiście, punktem wyjścia i dojścia jest transparentność. I są dzieci. Oczywiście. Dzieci. Dokładnie. Nie sprawcy, ale ofiary. Dzieci. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.